Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve Shipwrecked. Cześć świnka, przyszła na przywitanie. I teraz tak, zaczniemy może od... Tylko, że nie mamy małego mięska, bo chciałam zrobić jajka. Nakarmić naszą papugę. Trzy... No, jak zwykle. Cztery. No i z racji, że mamy świetliki, no to myślę, że dzisiaj weźmiemy się za zbieranie trawy i zrobi się czapkę, która będzie nam świeciła. Mamy też chyba muszelek już wystarczająco. Czekaj. A pisaliście mi też przepis na zupę. Kurde, oczywiście sobie go nie zapisałam. Ale bodajże tam były mięsa i ślimaki. Ja zaraz to odkryję. No i dziękuję Wam bardzo już za rzucanie pomysłami, co będziemy robić w razie, gdy pomysły nam się wyczerpią. Ale na razie jeszcze dużo jest do robienia. Teraz tak, będzie gradowa pogoda. O matko, co tu się dzieje? Ale jak tu tyle darmówek, no to przecież to tak nie może sobie leżeć. Chodź. Jeszcze jeden? Oj. To chodź. Takie darmóweczki to nie mogą tak sobie tutaj leżeć. Pajączki. O, pajęczyny 6. Nie, na razie nie będę zbierała. Na razie potrzebuję trawy. Potrzebuję dużo trawy, potrzebuję 12 na czapę. No i żeby mieć trochę w zapasie, nie? Tak nie można całej zużyć. No ale na naszej wyspie ogólnie jest dużo. I plany takie. Bambusy oczywiście przesadzić na naszą wyspę. Podłogę przed porą deszczową jakąś położyć. No ale to się wiąże z rąbaniem drzewa. Co nie jest zbyt wesołym zajęciem. No ale trzeba będzie to zrobić. No i worki z piasku to trzeba będzie piach wykopać. Ale to jest jeszcze do trzeciej pory roku jeszcze trochę. Ja to bym się obawiała teraz tej drugiej, gdzie będzie mi cały czas na głowę padało. To może nam pomóc. Może nam pomóc. Jeżeli chodzi o moknięcie, może nie za bardzo, ale o ten wiatr, co będzie właśnie w tej porze roku. O, jest i mięsko darmowe. Tylko, że mi trochę szkoda tego miecza na ciebie, wiesz? Pakis, a co ty masz w ogóle w sobie, powiedz mi, mój drogi? Miód. Nie, właśnie, też pisaliście mi, że z pszczołami to tylko w Don't Starve Together działa. Taka walka z nimi właśnie, że się uderza, odbiega. Ja się zastanawiałam, czemu mi to nie, kurczę, nie działa. Dlaczego? Co ja robię nie tak? Dobra. To mamy w takim razie dwa kąski. Mamy trochę ślimaków. Zaraz tą zupę zaraz wykminię. Tylko wezmę jeszcze trochę trawy. W sumie mogłabym teraz Was nałapać. Raz. Tu widziałam drugą. Dwa. Motyl też mi się przyda. I już tak ogólnie planowo. To jak tu jest... Aha, bo... Czekaj, ja Wam zaraz gdzieś znajdę miejsce, gdzie będą nasze pszczoły. Na przykład tu. Bo one będą leciały, nie? Za Bugginsem. No właśnie. O, a tu jajko zepsute. No ale dobra. Już wróciłyście do domku? Dopiero wracają. Jeszcze dwie pszczółki potrzebuję i dam Wam spokój. Chociaż... Szkoda mi by było psuć tego ula, ale po co mi tutaj taki dziki? No dawaj, dawaj. Czekajcie, bo to... Aha, tobie tu niepotrzebne, przecież ty nie jesz. Dobra, i tak zaraz wieczór, to pewnie żadna nie wyleci. Następnego dnia najwyżej się złapie. Kulki zjemy, bo brzusio zaczyna być puste. Teraz tak, mówisz tak, mięsko. I teraz tą zupę wykminię. Raz, dwa, trzy, nie. Aha. Trzy i lód. Ja nie mam lodu. Patyk nie może być? Nie, to te patyczki rybne wyjdą. Zupa, która daje aż 60 zdrowia. Mega.
Tylko, że my zdrowia na razie nie potrzebujemy. Ale fajnie wiedzieć, że jakbym miała lód, tutaj daje dużo sanity, ale tu potrzebny jest popcorn. No i oczywiście paluszki, które też dają mega dużo życia. I to jakieś dwa wypełniacze. Ale ja tego na razie nie potrzebuję. Dlatego zrobiłabym... Aha. Kurczę, w sumie 37 sanity. Dobra, zrobimy jedne. Żeby też trochę zwolnić miejsca, bo szkoda mi go. To zrobimy. Dobra, ja robię na szybko teraz czapajkę. No to bez różnicy, bo ona i tak się zamieni, ale bardzo mi się podobają te czapajki. I teraz... O nie, złoto. Ale ja gdzieś mam. Teraz co my tu mamy? Taką albo taką. No to bierzemy taką ładną, z racji, że jesteśmy kubitką. A i prosiliście też, żebym wam pokazała w sumie skiny. Właśnie, bo je się zmieniają. Żebym miała codziennie innego skina. Dobra, dzisiaj pobiegamy może w takim. O. Też fajny, bardzo ładny. Fajna sukienka. Fajne warkocze, bardzo mi się podoba. W ogóle te wikfritki skiny są mega. W ogóle wszystkie skiny są mega. Zacznijmy od tego. Weź sobie to do ręki. Może jeszcze... No właśnie, bo ty masz tutaj te. To ja nie potrzebuję mieć tego. Mogę ci to na razie oddać. To mam tu. To mogę ci... A nie, czekaj, bo to było już. To się stakuje? Czy to się stakuje? Tak, to się stakuje. No i ja mam tylko żarcia pod dostatkiem. Zawsze za dużo żarcia. Dobra, aha, to mamy na padający grat. Teraz, czy ja mam jakieś dupki świńskie? Nie mam, czyli ja muszę się zająć świnką. Bo wtedy... zrobię też sobie zbroję. Bo wtedy bym mogła sobie zrobić jakiś parasol. Jedna lina i dwa wodorosty. Jedna lina i dwa wodorosty, to muszę skoczyć... Poczekaj, bo to się wysuszyło, a ja akurat mam dwa mięsa. Raz, dwa. I dwa wodorosty. To się przepłyniemy kawałeczek. Ale nasz żagiel zaraz padnie. Nie chcę robić nowego. Znaczy, w sumie nie wiem. Jakbym nakopała bambusa, to wolałabym zrobić nowy niż naprawiać. Naprawiaczka taka tania nie jest. A my chyba nie mamy kłów. W ogóle przy... Nie! To miałaś zebrać na spację. Zabij to. Zjedz to w ogóle. Ciekawe, czy policjanty już przyszły. Pewnie nie, za mało ich. Oj, są! Są policjanty. Jak miło będzie lodówko. Chodź tu, chodź, 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 chodź. No, tylko jeden, ale nie szkodzi. Lepszy jeden. Pięknie. O, już do czyste... No do tego. Do Bugginsa już leciała. Już chciała go tłuc. Pięknie. Czy ty masz ten skin? Tak, masz, tylko tak. Tu plecak, tu hełm i tak nie widać, ale dobra. Pięknie, moja droga. Teraz tak. Tu możesz sobie zrobić zbrojkę. To możesz złączyć. Tylko, że plecaczek założę, żeby był widoczny. Teraz lodóweczka. Dwa złota, jeden kamyczek. Dwa złota. I jeden. O-o. Jest kamień. Już myślałam. I jeden kamyczek. Teraz lodóweczkę mamy taką. Albo wiktoriańsko. Czy że zwykła tym razem. Taka najbardziej survivalowa z jakichś tam skrawków z siepana. Dobra, i teraz wkładamy wszystko do lodówy. Do mojej lodówy z modem, która spowalnia psucie się jedzenia. I ja w tym momencie tak, tak odetchłam. Odetchłam, w ogóle nie ma takiego wyrazu. Nie sugerujcie się tym, co ja mówię. Naprawiaczka.
No właśnie, kły, których my chyba nie mamy. Nie mamy, nie mamy, nie mamy. Więc ja chyba zrobię sobie łopatę. Zwykłą. A, złota łopata? Aha, bo to też może być wiktoriańska złota? Bez sensu. Zwykłą łopatę sobie zrobię. Spojrzę na mapę. I na lewo mamy trochę bambusa. Ja chyba do niego skoczę, tylko że... Nie, to nie łopata. A, łopata, żeby go, dobra, przenieść. A wezmę maczetę. Wezmę zwykłą. I wezmę tą obsydianową, bo jestem ciekawa, czy ona będzie podpalała, ale chyba nie. Ja bym zaryzykowała i tutaj ją nawet ciachnęła. Ale boję się na mojej wyspie, więc popłyniemy na tą wyspę po lewej. I tam zaryzykujemy maczetą obsydianową. Kurczę, no nie pamiętam. Jakoś tak... Wiem, że coś podpa... Aha, bo obsydianowa siekiera, jak się przesadziło z ilością siekania, to ona wtedy podpalała. Obsydianowa chyba też nie będzie podpalać, czekać. Aha. O kurde, zapomniałam, że to jest dwupoziomowy kokon. Znaczy, nie zapomniałam, nie zauważyłam, bo mi drzewo zasłoniło. Chodź, Baggins. Bo ja muszę trochę obsydianu, wiecie, posiekać. Dobra, dobra, już, już. A, tu jest zatrute mięso. To ja go nie ruszam. Bo ono jest zepsute. Podpsute, o tak. Teraz obsydianowa. Raz, dwa, trzy. Trzy uderzenia. A normalna? Czekaj, bo ja nie mam trawy w ogóle. Cztery sztuki. Dajcie mi trochę zbierać tego. Trawa, trawa, trawa. Myślę, że pomysły, które mnie rzucacie, to tak. Oczywiście zwiedzanie mapy. Calusieńkiej. Kurczak posunął pomysł, że jest to dosyć fajne, bo jednak i się odnajduje jakieś tam pojedyncze fajne wyspy. Takie. No wiadomo, i się odsłania całą mapę calusieńką. Wiadomo, gdzie to jest później. Odblokowanie pirata. Czekaj, nie policzyłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć uderzeń, a tu mamy trzy. Dobra, to ja tylko tą maczetę dokończę. Nie lubię marnować narzędzi. I możemy użyć tej obsydianowej, mega. Właśnie, zna odblokowanie pirata. Po tym, jak ja miałam tutaj reset robiony na kompie, to już zresztą nieraz wam opowiadałam, to wszystkie postacie zostały usunięte i z Don't Starve'a musiałam odblokować postacie od początku. Co tak naprawdę mi nie przeszkadza, bo ja tyle co ja grałam w Don't Starve'a, to była chwila, moment, jeżeli chodzi o ilość dni przeżytych, żeby to odblokować. No ale te z zadaniem, takie jak, nie wiem, Weber czy Małpka, czy właśnie Pirat, no to tu trzeba coś tam zrobić, żeby odblokować, no i to muszę zrobić jeszcze raz. A to ty jesteś zatruty, a nie... A nie, tamto mięso chyba. Dlatego pirata możemy sobie odblokować jeszcze raz. Bo pamiętam kiedyś już na samym początku, jak się praktyczę, to on chyba na live'ie czy na właśnie odcinkach odblokowywaliśmy. Ale myślę, że nie ma jak najmniejszego nawet problemu, żeby to zrobić jeszcze raz. Jest to fajna zabawa. A wiesz co? Ty jesteś głodna, więc dlaczego by cię po prostu nie nakarmić? Więc możemy się w to pobawić. I to też mogę w sumie schować, mimo tego, że to ma bardzo długą wytrzymałość. To możesz powiesić, zawsze to będzie trochę więcej. No i dobra, teraz żeby zrobić znowu ten żagiel, ja potrzebuję dwie liny i dwa klofy. Tu mam jeszcze. Dwie liny i dwa klofy mam. Właśnie coś mi się tak wydawało, że ja miałam klof. Co na razie rozpalimy tak trochę, bo mi szkoda. Raz, dwa. I zrobimy sobie po prostu kolejne. Ja schowam ten bambus. A wiecie, co jest najlepsze? Że mam trzy deski. I mogę zrobić kolejną skrzynkę. Piracką. Bo jak wstanie dzień? Ten dzień tak szybko nie wstanie. Rozpalimy sobie ogień, bo trochę mało miejsca zaczynam mieć. Przepakowałabym też ciebie. Pisaliście, że to powoduje,
No i teraz zapomniałam, że ktoś za mną idzie. Jaką ja mam pamięć do niektórych rzeczy. A, to pewnie był, te deski były na ule przygotowane. Właśnie, bo mi się, o kurde, mi się zaraz pszczoły zepsują. Ja was nakarmię. Nie no, mam tutaj jeszcze trochę miejsca. Tu mam dwa sloty, tu mam jeden slot. Takie jakieś pojedyncze slotki są. Idę łapać teraz pszczoły. Obsydianowe te mogę zostawić. Tak sobie chyba zrobię, że te ostatnie skrzynki to ja wrzucę, ale tak w sumie jest. Takie jakieś inne rzeczy. Dawaj, chodź, pójdziemy po te pszczoły. To też muszę pozbierać, bo nie mam w ogóle ziary na jakieś farmy zbuduję. Pszczoły i... no bambus mieliśmy iść przekopać, ale wystarczyło nam tego bambusa. Trzy... no i w sumie... czwarta. Ale ja bym chciała tutaj laskę prędkości. Dawaj, dawaj. Pszczółko, moja droga, jedna. I będziecie mogły się dalej rozmnażać. Jedna pszczółka. Co ja to pozbieram? Tu masz kwiatka. Pszczółko, możesz sobie wylecieć. No teraz będę tak stała i czekała. No dawaj, jedna pszczoła, no. Nie chcę tu całego dnia spędzić. Chamstwo. Zrobię siekierę. Zrób tą ładną. Idę na drzewo. O, wyleciała. Mam cię. Dobra, i teraz... teraz muszę uciec od pszczół tylko. Powinno być ok. Zrobić dwie dechy. I mamy ul. Jeden. Ale to jest ok. Co mnie najbardziej... co mnie najbardziej wkurza w szyprekcie, to to, że właśnie jak wieje wiatr, to zdmuchuje kwiatki. Niby jest to takie, no trochę realistyczne, no bo jednak ten wiatr wieje tak, że drzewa przewraca, więc wiadomo, że taki kwiatek nie powinien się utrzymać. Ale jest to drażniące, bo jak się zasadzi kwiatki właśnie dla pszczółek, czy tam obok siebie, żeby motylki coś sobie powstawały, taką farmę motylków się robi własną, no to wystarczy jedna pora roku i kurczę, te kwiatki zdmuchnie. Musielibyśmy się trzymać z daleka, żeby... no patrzcie. Go jaki odważny. Trzymać się z daleka, bo wiem, że jak się nie jest w zasięgu widoku, no to oczywiście wtedy się nie zdmuchują te kwiatki, no ale... dawaj trochę trawy, bo ja tu mam bidę. Nie możesz to podnieść. O, nasza trawka wyrosła. Nasza mini farma. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz bym też mogła trochę porządek zrobić. Powoli, powoli przygotować się, bo tu będziemy też zaraz podłogę kłaść. No nie tak zaraz, bo najpierw trzeba ją wkrafcić, ale... już jest taki zamysł. Myślę, że... spadaj. Jest taki zamysł, więc... o, dziękuję, że teraz nic nie widzę. Ale ładnie. Ja myślę, że taki kwadrat wystarczy nam zdecydowanie. Czekaj, coś mi tu nie pykło. Tutaj drugi kwadrat będzie patyków i po co robić nie wiadomo jak wielkie farmy. Ajaj. Zbieraj, zbieraj. I tą dupkę na parasolkę bardzo, bardzo chętnie bym zrobiła. To możesz odłożyć, to zjeść. I... dwie deski. Gdzieś tu mamy honeycomby. Jeden tylko. I mamy pszczółki. Tutaj sobie zasadzę drzewa. Potrzebna mi jest gnilizna. I wiecie co, tak myślę, żeby zebrać te jagody, wsadzić do skrzynki.
Tylko nie wiem, czy to nie będzie marnotrawstwo. O, kroki idą. Ja myślę, że gdzieś tutaj sobie posadzimy. Ty chodź, ty chodź. I ty chodź do kieszeni. Zrobię sobie ognisko na zapas. Ja lubię mieć tak w kieszeni takie rzeczy. Wiecie co, może pozbieram trochę. Ej, możecie zostawić mojego ognisko. Aha. Ja jeszcze im pomagam, chodź tu. Chodź, Bagnes. Chodź, 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 chodź. Trochę mi szkoda tego miecza i za każdym razem to mówię, ale za każdym razem go używam. Koniecznie muszę sobie zrobić jakąś zwykłą broń. A tą odłożyć. Idzie noc. Wiesz co, ja tobie może dam to, żeby to się zepsuło. Mam nadzieję, że tego nie zażrzesz. To sobie nawieziemy. To też możesz trzymać w sumie. A, to można powiesić. Dobra, przyjdą psy, a po psach możemy gdzieś wypłynąć na szybko jeszcze. Albo pozbierać drewna i zacząć robić podłogę. Ile ja mam skór z węży? 4. Do... Znajdę tutaj wężowa podłoga. To aż na całe 2 mam. No pięknie. A i to jeszcze piasek. O! Dobra, pozbierajmy sobie piasek. Czy one zawsze w nocy muszą przychodzić? Nie no, założę kask. A jeszcze naprawiaczkę mam przy sobie? Gdzie one są? Na 2 hity, serio. Nie no, miecz jest mega. I tyle? Aha. Okej. Patrzcie, jak to się wysuszyło. Suszymy i suszymy. A, to do gara. Do gara. To biorę w kieszeń. To zostawiam. Piasek. Tam bambus. No u siebie mamy w sumie piasek. Albo tu będzie piasek i bambus. To żeby nie siedzieć cały czas na jednej wyspie. Gdzie jest moja łódź? Tam. To chodźmy. Jeszcze wezmę patyk po drodze. Łódko, łódko, gdzie jesteś? Tutaj. Naprawimy cię. Te 2 razy. O, i to będzie mi przecież potrzebny koral. Ja... Piecyk! Przecież tyle o nim gadałam, o tym piecyku, i zapomniałam. No pięknie. Ale bym miała. Zaczął padać grad. Ojejku, ale by było. Zapomniałam totalnie. Dobrze, że zobaczyłam ten koral i mi się przypomniało. No i elegancko. No to dzisiaj dużo zostało. Wreszcie założymy sobie teraz tą czapkę. I popływamy z piękną czapką kapitana. Raz, dwa. Oj, oj, to tak szybko się marnuje. Szkoda, że nie ma żadnego skina do kilowka. Mogliby jakiś zrobić. Pewnie mają w planach, prędzej czy później. Przecież takie fajne można by było kilofy wymyślić. Ach. Delfinki. Dobra, myślę, że to ostatni. Albo zżabym już do końca kilof. Żeby nie nosić, co? To się stakuje do 40, no i elegancko. Czekajcie, jeszcze tutaj postukam trochę. Tutaj. No i tu jeszcze za 2 razy. I tak nic nie wypadnie. Ale w przyszłości. No, zbierz to. Dobra. I możemy płynąć.
Zaraz mi się zepsuje. Mamy kolejny, nie ma co się martwić. Aha, my tą wyspę musimy opłynąć tak swoją drogą. To możemy zjeść. I tak to się zaraz zepsuje. Bambus, piasek. Nie no, myślę, że tak powoli się przygotowujemy. No ale ta pora deszczowa to jest masakra, bo to naprawdę jest tyle drewna potrzebne. Ja wiem, że to jest nie problem zrobić podłogę, tylko że... Ja bym musiała to chyba poza odcinkiem zrobić, no, trzepać tego drewna. Wiem, że część z was by wolała, żebym robiła to na odcinku, bo to zawsze się pogada, zawsze się odcinek przedłuży. Ale część z was wolałaby jednak, żeby tutaj była sama taka tylko ciekawa rozgrywka, a nie kurczę ścinanie drzewa. Dobra, jesteśmy na miejscu. A to jest ta wyspa, na której my się rozbiliśmy na to pięknie. Kolejna naprawiaczka. Okej. Chyba dwa były, nie? Raz, dwa. Tu jeszcze pniaczki. A, też sobie wezmę jeden. A co? Trawy nie kopię, bo trawa to mi tam niepotrzebna. No, tylko piasku tak nie za wiele tutaj jest. Jakaś ryba tu wisi. Kradnę bambus. Ciekawe, jak bardzo zepsuta. Nawet nie zepsuta, co na to robi? Może ja to pozabieram? Wiesz co? A, mam jednak miejsce. Gdzie jest bagin? A, tam się chowa. Ja zaraz ci dam coś, żebyś potrzymał, mój drogi przyjacielu. Tak, masz te szyszki. Nie, szyszki może mi jeszcze wpadną. Tak, masz zgniliznę. Masz tą rybę. I... Coś ty zżarłeś rybę. No tak, tobie ryby nie można dawać, bo ją zeżresz. Wiedziałam, że ty to zeżresz. Zastanawiałam się co, bo włożyłam jagodę, a nie zeżer. A torty ryby zżerasz. Patrz, cygano. Bambusa będziemy mieli naprawdę wystarczająco na długi, długi czas. Posadzimy i no, nawieziemy, co będzie problemem. Może zetnę drewno, jak już tu jestem. No. Dałbyś skórkę, a nie. Ja bym chciała trochę podłogi więcej porobić. Wiecie co, ja sobie zrobię... włócz. Aha, nie zrobię sobie włóczni, bo przecież ja potrzebuję złota. A tej nie wynalazłam, ale jestem środka. Muszę sobie włócznie zrobić. Dawaj, to jeszcze zepsujemy. Dechy mogę ci oddać. I w sumie co tu jeszcze? Łopata. Tu mamy bambus. Tu mamy bambus. Pieniek się przyda. Chop, chop, chop. Jak wyczyszczę tą wyspę i nie będzie w ogóle po co tu przyjeżdżać. Nic nie wypadło. Jajko. Jajko, no jajko jajkiem. O, bambus. O, węże. Może po farmie trochę węży. No i 8 uderzeń zostało. O nie, pieniądz. Pieniądz, pieniądz, pieniądz. Masz. 8 uderzeń mi się na nic nie zda. Węże bym pofarmiła, ale szkoda. No dobra. Jest skórka. Jedna, no pięknie. Świetliki, a ja nie wzięłam ze sobą do łapania.
No dobra, to by było chyba na tyle bambusa. Trochę drewna. Jeszcze trochę, ale to się tak zaraz zepsuje i wtedy się nie najem do końca. A, damy mu jeszcze chwilę. Skakujemy na łódź. I płyniemy do domu. A ja się tu z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Myślę, że dużo zrobiliśmy w tym odcinku. Czuję się spełniona. Widzimy się w następnym. Bye!